Cześć, witam wszystkich, z tej strony Turpat, a to jest mój kolejny vlog. Posłuchajcie opowieści, hej, hej, a, o, co dumnej grozy mieści, hej, hej, a, o. Tak, dzisiaj chciałem opowiedzieć wam taką historię z mojego życia, mianowicie zawsze od niepamiętnych czasów, od samej podstawówki nawet, unikałem szkoły tak jak się da. Po prostu kiedy mogłem nie chodzić, to nie chodziłem, kiedy byłem chory nawet troszeczkę to, no wiecie, no też jakoś to był pretekst, żeby nie chodzić do szkoły, kiedy mogłem uciec z zajęć, to uciekałem, kiedy zajęcia było jakieś takie mało ważne i mogłem na nie nie iść, to nie chodziłem. Zawsze jako ognia się bałem po prostu tej szkoły, może się nie bałem, ale jej nie lubiłem za bardzo, nie lubiłem tam marnować czasu, bo uważałem, że siedzenie na lekcjach, mimo iż wiadomo, że tam się czegoś możemy nauczyć, to jednak jak jeżeli takie czcze siedzenie na lekcjach, jeżeli mi się to nie opłaca, to po prostu nie chodziłem. Pamiętam w gimnazjum jeszcze, kiedy to był jeszcze miesiąc czy dwa miesiące nawet do zakończenia szkoły, mimo iż ten miesiąc był taki gówniany, gdyż już tam chyba egzaminy gimnazjalne były skończone i za bardzo się nic nie działo. Ja już wziąłem, sprzedałem wszystkie książki, spaliłem wszystkie zeszyty i pamiętam, że już przestałem chodzić wtedy do szkoły. No i pamiętam, że z kolegą, z Wolgarem rozmawiałem, ej, czemu ty? On mówi, czemu ty nie chodzisz do szkoły? Przecież jeszcze się tam nie skończyło. Ja mówię, ja już sprzedałem wszystkie podręczniki, wszystko. Ja już nie mam żadnych materiałów do szkoły. Mówi, jak to? Przecież rok szkolny się jeszcze nie skończył. Ja mówię, ja już zakończyłem rok szkolny. I taka była moja filozofia i tak sobie radziłem i tak sobie skracałem, troszeczkę wydłużałem wakacje, skracałem rok szkolny. No i jakoś nie straciłem na tym nic wielkiego, gdyż wiedziałem, że w tym momencie w szkole te zajęcia są tak gówniane i to jest taka strata czasu, tylko żeby formalnością stało się zadość i tak dalej, i tak dalej. Ale w liceum już musiałem chodzić dość intensywnie, gdyż no, nieobecność była czymś bardzo, bardzo opłakanym konsekwencjami. Jednak były to takie momenty taktyczne, ponieważ nie zawsze opłacało się przychodzić, ponieważ no na przykład, nie wiem, ktoś pytał czy coś i trzeba było taktycznie do tego podejść, żeby zaoszczędzić to jakby tam nieprzygotowanie czy coś i tak dalej. Trzeba było po prostu troszeczkę kombinować. No i właśnie ja kombinowałem na tyle hardkorowo, że troszeczkę sobie zrobiłem zaległości, ale pewnie kombinowanie musiałem po prostu jakby uskutecznić. Jednak nie chodziłem do szkoły na tyle długo, że moi rodzice nie chcieli się zgodzić na to, żebym akurat w ten jeden dzień, w którym bardzo mi zależało, żebym nie szedł, kazali mi po prostu nie zostawać w domu, tylko wybrać się na zajęcie. No i to było tak, że na początku wtedy rodzice odwozili mnie do szkoły, bo była zima i tam te wszystkie autobusy zamarzały i tak dalej, więc zawieźli mnie do domu, ale tak idę do tej szkoły, znaczy do szkoły, idę do tej szkoły, tak, bo tam zresztą oczywiście był też taki dystans, no i mówię, kurde, no nie mogę, mówię, dobra, pieprzę to, wracam do domu. I po prostu postanowiłem, że zamiast do szkoły pójdę na autobus czy tramwaj, jak wszyscy, wiecie, na wagary gdzieś uciekają, gdzieś tam nie wiadomo gdzie, po jakichś galeriach się włóczą. Ja mówię, wracam do domu, co ja mam tutaj robić? No i mówię, idę sobie na przystanek autobusowy, wróciłem sobie do domu, wszystko fajnie, wchodzę do domu, patrzę, nikogo nie ma, więc rodzice w pracy, brat też w szkole, mam klucz, otwieram sobie wszystko lajtowo, położyłem klucz na szafce po wejściu do domu, zamknąłem drzwi od środka, no i co? No i poszedłem na górę, włączyłem kompa, coś, no po prostu lajcik. Nagle patrzę przez okno, moja mama wraca. Ja mówię, Jezus Maria, jak to ona wraca? Co ona tutaj robi? Powinna być w pracy, nie? I tak dalej. Więc szybko biorę tak, zbiegam na dół, bo tam chyba rzuciłem w ogóle mój plecak i tak dalej, kurtkę. Zabrałem plecak i kurtkę, biegnę na górę, schowałem do swojej szafy, zamknąłem szafę i mówię, dobra, zaraz moja mama tu wejdzie, muszę się gdzieś ukryć, no bo nie może mnie widzieć, że jestem w domu, prawda? Więc zrobiłem najgłupszą rzecz, jaką mogłem, czyli schowałem się na strychu, tak. Mamy taki mały strych w domu, no i tam postanowiłem się schować. Jeszcze wtedy pamiętam, do tego strychu nie było drzwi, była taka, jak to się nazywa, styropianowa ścianka, która zasłaniała wejście do tego strychu, żeby nie wiało chłodem, bo tam nie było ogrzewania, było naprawdę bardzo, bardzo zimno. No i mówię, dobra, wziąłem sobie nawet krzesełko, żeby sobie siedzieć na tym strychu, szybko tam usiadłem i mówię, dobra, cisza, pewnie czegoś zapomniała, za 10 minut jej nie będzie. No i co, siedzę, słyszę, że moja mama coś tam robi, na dole, że gada z kimś przez telefon i tak dalej, się ciągnie dość długo, ciągnie się na tyle długo, że kurde, minęły 3 godziny, ja już tam cholera zamarzałem, byłem w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, gdyż zawsze tak się ubieram, kiedy wrócę do domu, żeby tak odchilloutować się troszeczkę. No i siedzę na tym mrozie, bo tam naprawdę nie ma ogrzewania. Było, no podejrzewam, że 0 stopni, może z 5 stopni było, ale to i tak, jeżeli ktoś jest w krótkim rękawku i krótkich spodenkach siedzi przez 3 godziny, no to naprawdę można zwariować. Już po prostu nie wytrzymywałem. Tak mi było zimno, tak byłem zmarznięty. Nawet już miałem momenty, że wyjdę stamtąd i jakoś się ogrzeję u siebie w pokoju, potem wrócę, żeby moja mama jakoś nie usłyszała. No, nagle słyszę te kroki mojej mamy na górę. Mówię, Jezus Maria,
Maria, Jezus Maria, zaraz mnie odkryje, ale siedzę cicho, nawet już trzymałem powietrze, żeby mnie nie odkryła. Nagle patrzę, szarpie ten styropian. Ja mówię, nie no, co ona powie, jak otworzy ten styropian, a ja tam kurde siedzę w krótkich spodenkach i krótkim rękawku na krześle i przez te 3 godziny, what the fuck, nie? No ale na szczęście nie otwierała tego styropianu, a już naprawdę miałem ochotę wyjść i powiedzieć, masz mnie, czy coś takiego, już sobie takie scenariusze w głowie robiłem. Przyczepiła ten styropian bardziej, gdyż troszkę go nie domknąłem, więc ona go domknęła, gdy zauważyła, że tam może wiać chłód i poszła sobie dalej, z powrotem na dół, nie wiem, coś tam chyba na górze też potrzebowała. Normalnie serce mi stanęło, nagle słyszę taką ciszę, długą, długą ciszę, ale mówię, kurde, nie jestem pewien, nie mogę tutaj wyjść, gdyż będzie to słyszalne, że tam otwieram ten cały styropian, wiesz, ona go tak mocno przycisnęła, więc byłoby słychać, gdybym go próbował otworzyć. No, ale w końcu postanowiłem, dobra, wyjdę, zobaczymy, co się dzieje w ogóle w tym domu. Najwyżej mnie przyłapie. Otwieram ten styropian, wychodzę, tak jak kot, kurde, normalnie na paluszkach. Idę do swojego pokoju, tam miałem okno na całe podwórko, widziałem wszystko, czy stoi jakiś samochód, czy nie stoi, patrzę, nie ma żadnego samochodu. Dobra, chyba jej nie ma, ale jeszcze sprawdzę, na wszelki wypadek, może zaparkowała gdzieś z tyłu, czy z boku. Zszedłem na dół, tak powoli, jak kot, patrzę, nikogo nie ma, o jak dobrze, szybko biegnę do łóżka, położyłem się, tak byłem zmarznięty normalnie na kość, już słyszę, że mój brat wraca, coś tam, nagle moja mama do mnie dzwoni, odbieram od niej telefon, ona mówi, że Patryk, klucza zapomniałeś chyba wziąć, ja mówię, no faktycznie, chyba zapomniałem, a wcale nie zapomniałem, tylko po prostu sobie otworzyłem i zostawiłem na szafce na dole i zapomniałem go schować razem z kurtką i z torbą. Normalnie taki misterny plan to był i wszystko szlak trafił, gdyż zamiast spokojnie wrócić sobie do domu i coś tam się wychilloutować, to musiałem spędzić 3 godziny na mrozie, na strychu, cholera jasna, żeby nikt mnie na tym nie nakrył. Oczywiście po latach opowiedziałem mojej mamie tą historię, normalnie popłakała się ze śmiechu, jak to mogłem tak kombinować, ale kurde, do dzisiaj tego żałuję, że przecież mogłem to wyjaśnić, mogłem powiedzieć, że nie idę do tej szkoły, bo ten, a tak to oszukałem i rodziców i zmarzłem i źle na tym wyszedłem, więc no, jeżeli macie iść na Bagary czy gdzieś, to idźcie do jakiegoś ciepłego miejsca, albo ustalcie najlepiej z rodzicami, że nie idziecie tego i tego dnia, bo nie możecie, bo coś tam, bo nie zawsze warto, prawda? Nie zawsze warto, nie zawsze się opłaca. Czasami trzeba do tego podejść dość strategicznie. Ja wam to mówię, gdyż jestem mistrzem wagarów. Okej, dzięki za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie tej mojej dziwnej historii. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Zostawcie łapkę w górę oczywiście, jeżeli wam się ten materiał podobał. No i zostawcie też subskrypcję, jeżeli jeszcze nie jesteście moimi widzami. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie i cześć. Bracie, mocy, brać do pracy, bo nadzorem prędnej klasy, może znajdziesz się na dnie. Typ co gąbką czesze się.